odpowiedzmy na to słowo naszą modlitwą. Na koniec modlitwy wiernych pomodlimy się aktem oddania Niepokalanemu Sercu Maryi Ukrainy i Rosji. Myślę, że was nie muszę namawiać do tej modlitwy. Agresja rosyjska na Ukrainę, ta aktualna agresja trwa już 480 dni. Niedługo będzie 500. Potrzeba naszej wielkiej modlitwy za Ukrainę, potrzeba naszej wielkiej modlitwy za pokój. Potrzeba właśnie czynić to, oddawać Ukrainę, oddawać też Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Więc tym oddaniem się pomodlimy na zakończenie modlitwy wiernych, a potem jak zwykle bywa w tym punkcie liturgii, będzie czas na złożenie darów i na kolektę. Namawiam was na hojność, ponieważ wszystko, co zbierzemy, przekażemy dzisiaj, skierujemy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, jakich mamy między sobą i którym staramy się pomagać. Więc w tej chwili uchodźców z Ukrainy na terenie Łodzi i diecezji jest pewnie dobrze kilkadziesiąt tysięcy, ale my też jako Kościół mamy kontakt przynajmniej 2,5-3 tysiące uchodźców mamy pod swoją opieką, jeśli tak można powiedzieć, czy towarzyszeniem. Więc was bardzo serdecznie namawiam na hojność w czasie tej kolekty. A teraz równie hojnie otwórzmy serca i módlmy się za świat, za Kościół, za naszą diecezję. Módlmy się za Kościół Święty, szczególnie za naszego papieża Franciszka i biskupa Grzegorza, by jak Chrystus, poddani woli Boga Ojca, nieśli światu orędzie zbawienia. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich powołanych do służby w Kościele, by zachowując swoje charyzmaty, byli znakiem miłości i jedności dla Kościoła i świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie. Niech Jezus, Książę Pokoju, sprawia, by dzierżący władzę potrafili dostrzegać potrzeby najsłabszych i zabiegali o dobro powierzonych im wspólnot. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących, chorych, samotnych i opuszczonych, by w naszych wspólnotach nigdy nie brakło troski o nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, by jak najszybciej dołączyli do wspólnoty zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, zgromadzonych na tej świętej Eucharystii, abyśmy każdego dnia szukali Chrystusa, obecnego w naszych wspólnotach i poza nimi, i wspólnie budowali cywilizację miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas, znasz nas. Nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju. My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojny światowej. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako wspólnota narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju,
oraz nadzieję ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości. Zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach. Pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie, gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy ziemski ogród. Grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko, z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie. W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości, zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie, a Twoje niepokalane serce uczynił schroniskiem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego serca, my Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: czyż oto nie jestem tu ja, Twoja Matka? Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą. Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniała się w smutek, powiedziałaś Mu: nie mają wina. O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina, nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo, zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój, staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twej matczynej interwencji. Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. Ty, gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. Ty, ziemio nieba, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia, uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. Królowo Rodziny Ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo Pokoju, wyjednaj światu pokój. Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny.
Niech Twoje bolejące serce poruszy nas do współczucia, przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością. Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: oto Syn Twój. W ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas rzekł: oto Matka Twoja. Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu, w naszej historii. W tej godzinie ludzkość wyczerpana i zrozpaczona stoi wraz z Tobą pod krzyżem i potrzebuje zawierzyć się Tobie. Potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie. Twoje serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę. My zatem, Matko Boga, nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu niepokalanemu sercu siebie samych, Kościół, całą ludzkość, a zwłaszcza Ukrainę i Rosję. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością. Spraw, aby ustała agresja, wojna i zapewnij światu pokój. Niech tak, które wypłynęło z Twojego serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju. Ufamy, że poprzez Twoje serce jeszcze nastanie pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata. Niech za Twoim pośrednictwem Boże miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu tak i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest żywą nadzieją i krynicą. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi. Prowadź nas drogami pokoju. Amen. Amen.